And the second announcement is indeed about this, about our first talk. So I'm already giving the floor to Katarzyna and Tomek. And we will, as Mati told before, we will have a short discussion after the talk already in English. So that, again, to summarize the key elements, key takeaways from the business perspective, because we are, as we are obviously focusing on the Flutter, as Flutter Warsaw and all those technical details behind the curtain, but in order for you to fully embrace why it was super important for the entire community to have such a great case of the enterprise app, you also need to understand the business context. So we will give you a short discussion after this talk, and we will also present that we also present in English. All right, so I guess that's it when it comes to our introductory part. So right now I ask all of you to give the warm welcome to Kasia and Tomek. Hello. Zapraszamy. I think that we can start in English because please don't leave the non-Polish speakers. Please stay with us. The presentation will be self-explanatory. I really believe it. And at the end of the presentation, we will do the recap so that you will see the pictures, and then you will see the recap at the end of the presentation. We did it in Polish. Yes, but I think that we can start introduction still in English, or propose you if the presentation will be more interesting for you and not boring as the banking usually is, if you will ask for us the questions. That for sure in English, in Polish, you can ask the question, feel free in our presentation. That welcome, we are the first time in this kind of the technology event. Sorry if we are too nervous and not flexible, because usually we are have a presentation before the management board, or we are working with our teams. That's why the typical technology teams. Yes, we see some people from our team in the room too. Okay, my name is Katarzyna Tomczyk-Czykier, and I am the person with the more than 20 years experience in banking, but can be interested that I finished the law study, but the customer experience, customer service was something in my heart, very interesting. That's why I decided to finalize the law study with the banking law. And finally, I joined the BPH, one of the bank in the Polish market, and that was the moment of starting of my career of the banking. But I am the person which the change and challenge is motivate me and driven. That's why I am here to presenting you the implementation of technology project. It is something interesting for me still that for sure maybe my basic and core education is not what I am doing every day in the banking with the colleagues. I don't know, Tomasz, what you want very, to say very about shortly, you. I'm technical guy. I'm a developer by birth, as it was said, because this was my first experience. I'm in Credit Agricole over 20 years, so my heart is still with this banking. I believe that today you will see a very interesting presentation from the business perspective, but also from the technical perspective. We'll show you how the decisions were made and why we are just very satisfied about the Flutter. So maybe we'll start. It should be in Polish. Yes, because we will switch now to Polish. Okay, to jak widzicie, naszą aplikację nazywamy CA24 Mobile, aplikacja pełna korzyści. I tak też w komunikacji marketingowej do rynku i do klientów się komunikujemy. I będziemy chcieli wam pokazać, dlaczego ona jest pełna korzyści. Ja będę się bardziej koncentrować na pełnej korzyści, jeśli chodzi o aspekty biznesowe, a Tomek będzie robił ten bridge do
do Fluttera. Chcemy też pokazać, że tak naprawdę ta decyzja o wyborze technologii była też bardzo istotna z perspektywy realizacji celów biznesowych, które sobie stawialiśmy. Natomiast zaczniemy może od takiego, o, to strasznie szybko klika, od takiego krótkiego wprowadzenia. Nie wiem, czy znacie w ogóle Credit Agricole Brand? I pewnie znacie przez Dawida Podsiadło i przez panią Kasię. Jeszcze Dawid teraz jest bardzo fresh na swoich koncertach. To taki nasz złoty graal, ale my de facto koncentrujemy się na takiej strategii bycia równocześnie 100% digital i 100% human dla naszych klientów. I to jest coś, co bardzo nam przyświeca w realizacji projektów, rozwiązań, produktów i serwisów, które realizujemy dla klientów. Stąd to połączenie tego klienta i tego doradcy, a w tle technologii. I żeby wam powiedzieć trochę o kontekście projektu, to powiemy trochę o kontekście rzeczywiście nas samych i potem grupy. No może jest to odkrycie dla niektórych, że tak naprawdę Credit Agricole jest jedną z 10 największych grup finansowych na świecie. Koncentruje się głównie na swojej działalności we Francji, ale też na rynkach europejskich. Dwa największe duże ośrodki Credit Agricole w Europie to są Włochy i my. Jak widzicie, można powiedzieć, że to jest dinozaur, bo to jest 125 lat de facto bycia na rynku bankowym. Oczywiście mówimy o byciu na rynku bankowym we Francji. To jest taki ciekawy model, jak ktoś chciałby pogłębić, to polecam, dotyczący trochę banków, które wyrosły z biznesu agro, tak? Czyli rolnicy potrzebowali finansowania, potrzebowali współpracy i stwierdzili pewnego dnia, że potrzebują założyć bank. To taka ciekawa historia. Na polskim rynku jesteśmy od 20 lat. Wcześniejszy brand Credit Agricole, ktoś wie? Ktoś wie, jaki był wcześniejszy brand? Tak powinno być w każdym banku. Taki slogan. To był Lukas Bank. Lukas ja Bank. Chciałem tylko jedną rzecz technologiczną a propos historii. Myśmy w roku 2000 otworzyli naszą bankowość elektroniczną i byliśmy trzecim bankiem, który to zrobił. Przed mBankiem i chyba w tym samym czasie, kiedy było Inteligo. Tak więc jakby nasza historia tej bankowości digitalnej jest naprawdę bardzo, bardzo bogata i długa. Tak, i w zeszłym roku, jak mieliśmy w końcu przycisnąć magiczny przycisk i zamknąć starą bankowość elektroniczną, to mieliśmy, słuchajcie, ciągle klientów, którzy lubili starą bankowość i nie chcieli się skonwertować do nowej, to tak patrząc na zachowania klientów. Jeszcze jedno z tego slajdu powiem, to co istotne, że tak widzicie, po prawej stronie mamy bardzo dużo brandów, które występują na polskim rynku, ale to też jest siła i moc grupy Credit Agricole. My jesteśmy w stanie dostarczać nie tylko produkty bankowe do wszystkich segmentów i działalności gospodarczej i klientów korpo i oczywiście retailowych. W tym w retailu mamy również tak zwany e-commerce i consumer finance, czyli sprzedajemy kredyty ratalne we współpracy z dużymi i z małymi partnerami. Stąd, tak jak widzicie, nasza sieć punktów, gdzie sprzedawane są nasze produkty, jest naprawdę bardzo obszerna, bo powyżej 10 tysięcy punktów i całość naszej ekipy Credit Agricole liczy ponad 5 tysięcy pracowników. Jeszcze jedna ciekawostka, jak, że tak powiem, wiecie, że leasing jest dość takim aktywnym produktem w Polsce, to grupa, firma Europejski Fundusz Leasingowy, to też jest brand Credit Agricole i ubezpieczenia, asset management, fundusze z Amundi. No i teraz, żeby powiedzieć o grupie, to tak naprawdę to, co najważniejsze, to chcielibyśmy powiedzieć, że to jest ta grupa, która, tak jak widzicie tutaj w wynikach finansowych, ale też w ratingach, jest bardzo stabilna finansowo. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki udział w rynku francuskim, szuka dużego potencjału do wzrostu i do realizacji inwestycji i kapitalizacji, że tak powiem, na innych rynkach europejskich i światowych. No i dlatego my jako Credit Agricole Bank Polska mieliśmy przyjemność po prostu dostać dodatkowe środki inwestycyjne. Tak, duży kapitał na duży projekt. Nie? To jest ważne, to chcieliśmy wam podkreślić. Jest duże wsparcie, duża inwestycja, dzięki temu jesteśmy w stanie robić duże projekty informatyczne również.
Tak. To jest taki message, który chciałbym tak, przekazać. Tak, i to był nas w małych startupach nie zawsze jest tak. Tu jest duży kapitał, który pozwala naprawdę się bardzo mocno rozwinąć. Tak. Ale żeby dostać dobrą kasę, no to słuchajcie, trzeba też zadeklarować, jakie cele biznesowe się zrealizuje, bo każdy inwestor będzie szukał, że tak powiem, zwrotu z tej inwestycji i dokładnie oglądał wasz business case. Więc my, żeby dostać tą dużą kasę na realizację projektu, my realizowaliśmy ten projekt w dwóch takich tribach, tribe seamless i tribe omnichannel. Musieliśmy zadeklarować realizację pewnych celów biznesowych. No i takie jak widzicie, pierwszy cel to jest to, żeby ta nasza aplikacja bankowa, którą stworzyliśmy, była top 3. Pokażemy też w rankingu, jak duże to jest wyzwanie. My patrzyliśmy to z perspektywy takiej, że dobrze wiemy, że większość klientów posiada już w tej chwili konto bankowe i relację bankową. Pewnie tylko, że tak wszyscy powiem, nawet mają młodzież. Konto bankowe, bo tak, tak, i dzieci. Tak, no właśnie, więc że tak powiem, żeby prowadzić wzrost twojej bazy klientów, musisz akwirować i żeby się znajdować w pewnym, że tak powiem, wąskim polu wyboru tych klientów, musisz im dostarczać produkt, serwis, nie wiem, cenę, usługę, coś, co tak naprawdę będzie ich przekonywało do tego, żeby do ciebie dołączyli i wybrali to twoją ofertę. Więc my wiedzieliśmy, że musimy mieć aplikację mobilną w świecie bardzo dynamicznie zmieniającego się światu technologii i mobilnych device'ów, która po prostu będzie top i to jest nasz cel do tego, żeby właśnie znaleźć się w tym wąskim range'u wyborów, żeby się przeswitchować do innego banku. No równocześnie w związku z tym mówiliśmy sobie, że mamy cel akwizycyjny, chcemy przyrastać i naszym ambicją taką jest, żeby w przyszłym roku osiągnąć cel 1 000 000 aktywnych klientów. Na takiej stałej relacji my mówimy, aktywny klient to jest taki, który przelewa wynagrodzenie lub taki, który wykonuje transakcje u ciebie na koncie każdego miesiąca. Czyli nie mówimy o klientach, którzy są gdzieś zdywersyfikowani, mówimy o takim aktywnym, który główny daily banking przerzuca tutaj u siebie. Top Customer Recommendation Index, polecam z zeszłego tygodnia wyniki Gazeta Prawna, Gwiazdy Bankowości. Udało nam się obronić drugą pozycję, jeśli chodzi o relacje z klientem, ING, Credit Agricole i Millennium. I my właśnie ten 100% human, 100% digital, to jest właśnie ten nasz ambitny cel bycia w bardzo bliskiej relacji z klientem. No i jeszcze kilka dodatkowych celów. Jeden może tutaj dodatkowy wartość to jest ten time to market, który wynika z tego, że chcieliśmy oba te projekty seamless i omnichannel prowadzić w modelu agile'owym. Wiedzieliśmy, że podejście do jak gdyby prowadzenia projektów w modelu agile'owym end-to-endowo no będzie czymś, co da nam w bardzo krótkim, bo de facto 9-miesięcznym okresie czasu realizację tej naszej ambicji. No i tak jak widzicie, zaczynamy się specjalizować też w automatyzacji basic serwisów dla klienta, bo na przykład na naszej infolinii możecie spotkać telebota, młodszą siostrę pani Kasi Asię, która chętnie pomoże, a mamy też chatboty zarówno na stronie www, jak i chatlife i chatboty pod e-bankiem. Także tu też automatyzujemy serwisy. A, no ja cię mam za ciężki palec, tak Kasia, jak pedał. Tak, musimy przyspieszyć. Dobra, już przyspieszę. Dobrze. No i równocześnie wiedzieliśmy, słuchajcie, że w świecie po-covidowym nasza misja to jest praca na rzecz klienta i partnera każdego dnia. Wiedzieliśmy, że zmieniają się zachowania klientów, że klienci coraz rzadziej odwiedzają placówki bankowe, ale równocześnie bardzo sobie cenią kontakt z naszym doradcą, więc wiedzieliśmy, że musimy zacząć integrować nasze kanały, bo każdy z nich był bardzo silny, natomiast do tego, żeby spełnić oczekiwania klientów i ten rosnący flow ich aktywności w kanałach digital, musieliśmy zacząć te kanały mocno integrować i ten nasz projekt też dał nam taką możliwość. No i tak jak widzicie, silnie powiedzieliśmy sobie, jakie są segmenty klientów, do których będziemy uderzać, które kanały pełnią jaką rolę. No i tutaj najważniejszy dla nas dzisiaj to jest kwestia dotycząca właśnie aplikacji mobilnej.
powiedzieliśmy sobie, że ta aplikacja ma być full self-service dla klienta, ale ona ma mieć basic, proste procesy, ale też dostarczać dodatkową wartość w postaci właśnie tych benefitów i bycia tą pełną korzyści. Teraz ten punkt startowy dla nas, tak jak widzicie, no jest, że tak powiem, bardzo niski. My mamy tego świadomość, że nasza stara apka, pomimo że dość wysoko oceniana w sklepie przez portfel istniejących klientów, no to ona z punktu widzenia rankingowania i pewnej punktacji, która jest składową i funkcjonalności, i procesów, i UX, UI, no jak gdyby była niska. My stworzyliśmy produkt, który teraz, ten, który wdrożyliśmy w tym modelu MVP 1 pierwszego kroku, zakładamy, że nas dźwignie na 6. pozycję, natomiast naszym celem jest, żeby do końca tego roku dostarczyć jeszcze rozwój naszej aplikacji, w tym MVP 2, jak gdyby mieć szansę sięgnąć tego top 3 i wtedy rozpocząć dużą akwizycję rynkową nowych klientów. No i teraz pytanie, czy ta decyzja o rozpoczęciu tego projektu była łatwa i jakie były dwa pierwsze działania, które podjęliśmy? Pierwsze to była kwestia dotycząca designu i wybrania jak gdyby agencji, która zmierzy się z tym wyzwaniem dotyczącego bardzo nowoczesnego designu, który też będzie spełniał pewne oczekiwania biznesowe, oczekiwania klientów, no i technologii, tak, w której, że tak powiem, musimy ją dostarczyć. Stąd było pytanie, czy Flutter jest pełen korzyści i czy pozwoli nam dostarczyć ten produkt jako aplikację pełną korzyści. Znaliśmy ograniczenia starej apki, to było rozwiązanie pudełkowe, jak to w grupie czasami wciśnięte na siłę, bez możliwości rozwoju, bez możliwości personalizacji, integracji z wieloma komponentami, więc mieliśmy tego świadomość, że na bazie starej platformy nie jesteśmy w stanie z tą aplikacją nic zrobić, dlatego zdecydowaliśmy się na budowę nowej aplikacji kompletnie, zaczynając od, można powiedzieć, pustej kartki. Ta aplikacja miała odpowiadać na potrzeby biznesowe, na realizację strategii banku, na elastyczność rozwoju, na szybki time to market, na szeroką integrację z innymi komponentami, no i tak naprawdę wejścia do tej rynkowej czołówki. I żeby powiedzieć, co dla nas najważniejsze było w pierwszym elemencie designu, usiedliśmy i powiedzieliśmy sobie, ok, to od których obszarów musimy zacząć, bo tego typu produktu nie da się, że tak powiem, jako najlepszego produktu na świecie, a tak zawsze eksperci chcieliby dostarczyć taki produkt klientowi, zrobić w jednym wave'ie, więc my powiedzieliśmy sobie, że właśnie tego stworzenie wspaniałego doświadczenia klienta, ten seamless w aplikacji, to zachwycenie się aplikacją i dostarczenie tych dodatkowych benefitów, korzyści było czymś najbardziej kluczowym, dlatego to ten pierwszy i drugi krok zrealizowaliśmy w tym MVP 1. Ciągle przed nami będzie kwestia dotycząca dostarczania dodatkowych procesów w aplikacji i to będzie constant development, który planujemy w kolejnych MVP aplikacji. No i co? I chcieliśmy wam na chwilę pokazać tak, tą aplikację. Mamy film przygotowany. To będzie taki filmik marketingowy. Halawos, prosimy o. Tak, to o będzie film. Taki filmik Dziękuję. Marketingowy. Poznaj nową aplikację CA24 Mobile. Aplikację pełną korzyści. Wybieraj w rabatach do ulubionych sklepów. Korzystaj z wyjątkowych ofert naszych produktów. Odkrywaj wygodny i intuicyjny świat finansów. To, co ważne, masz zawsze pod ręką. Płatności, pieniądze, majątek, korzyści. Przejdziesz tam jednym klikiem. Bezpiecznie zarządzasz swoimi finansami. Wygodnie kontaktujesz się z naszymi doradcami. Zachwyć się wyglądem. Pokochaj za wygodę. Już dziś pobierz CA24 Mobile. Pełną korzyści. Aplikacja w pełni napisana we Flutterze, więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy w ciągu 9 miesięcy from scratch taką aplikację dostarczyć. Jesteśmy z niej dumni. Jak wam się podoba design? Albert jest... Tak.
Następny, tak. Dobrze. Słuchajcie, teraz przejdziemy do technologii. Ja postaram się zwrócić wam uwagę nie na same technologiczne aspekty, bo wy się na tym dużo lepiej znacie ode mnie. Ja wam powiem o tych kryteriach, czy też to, co widzieliśmy z naszej perspektywy, troszeczkę nie znając tej technologii. I to, co Kasia mówiła, dlaczego potrzebowaliśmy nowej aplikacji, dlaczego potrzebowaliśmy przełomowego jakby zmiany w tej aplikacji, to w kontekście biznesowym to, żeśmy powiedzieli. Szukaliśmy technologii, która nas wesprze. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy będziemy robili aplikację w natywie, czyli rzeczywiście będziemy dewelopowali na każdą platformę, czy jednak rozwiązanie cross-platformowe jest dla nas odpowiedzią. Mieliśmy jakieś negatywne doświadczenia, coraz gorsze doświadczenia z budowania aplikacji w trybie natywnym. Koszty maintenance'u zaczęły nam rosnąć, aplikacje zaczęły nam się rozjeżdżać, bo to de facto inne platformy. Ciężko było w ogóle zapanować nad odpowiednim time to market. Aplikacja w zasadzie przestała żyć. Wiedzieliśmy, że to wymaga po prostu zbudowania czegoś od podstaw. Dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, czy rozwiązanie cross-platformowe będzie dla nas odpowiedzią. Zależało właśnie nam na tej spójności w wyglądzie, w działaniu tej aplikacji. No i trochę baliśmy się, że rozwiązania cross-platformowe będą niosły ze sobą jakieś ograniczenia. Wiedzieliśmy, że native to na pewno jest szybka technologia, na pewno wspierana. Natomiast cross-platformowe gdzieś czuliśmy intuicyjnie, ale też odpowiedzi były z różnych innych projektów, że nie zawsze to może być efektywne. Baliśmy się o wydajność. Trochę musieliśmy to sprawdzać. Sprawdzaliśmy też w kontekście cross-platformowych rozwiązań dwie najbardziej popularne rozwiązania, dwa rozwiązania. React Native był uważany wtedy, jak żeśmy podejmowali decyzję, za bardziej dojrzałą, bardziej popularną. Natomiast chcieliśmy postawić na coś bardziej innowacyjnego, bardziej nowoczesnego, po to, żeby rzeczywiście pójść jakimś takim shortcutem, taką akceleracją. Baliśmy się trochę wydajność silnika, ale okazało się, że rzeczywiście te 120 klatek, które gdzieś tam było obiecane, jest dostępne dla nas. Widzieliśmy, obserwowaliśmy rosnące community, czego też trochę obawialiśmy się, że te community jest zbyt małe, żeby rzeczywiście dźwignąć i wspierać nasz development. Potrzebowaliśmy sporej liczby deweloperów. Baliśmy też się tego, że to jest produkt Google'a. Mieliśmy złe doświadczenie z jednym produktem, Google w pewnym momencie porzucił to i zostaliśmy sami i de facto byliśmy na ścieżce trochę pozostawieni sami sobie na etapie wycofania się z tej technologii, więc trochę też na pewnym ryzyku działaliśmy, ale żeby się z tym zmierzyć, postanowiliśmy zrobić POCE. Zrobiliśmy 3 POCE z 3 różnymi firmami, między innymi też z LeanCode'em. Te POCE pokazały, że jest i wydajnie, i efektywnie, jest szybki development, ale też nasze requesty, nasze zapotrzebowania znalazły odpowiedź w postaci działającego demo aplikacji. W piątek mówiliśmy o tym, co potrzebujemy, w poniedziałek rano mieliśmy aplikację, więc to też jakby pokazało o to, co nam chodziło, o tą efektywność na dwóch platformach. To, co jeszcze było dla nas ciekawe i interesujące, to to, że widzieliśmy w tym potencjał do developmentu dla platformy webowej, dlatego że my też mamy w planach wymianę platformy webową. Na razie nie podjęliśmy takiej decyzji, że to jest Flutter, ale ten potencjał cały czas widzimy i wtedy, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, było to niezwykle istotne, żeby widzieć ten potencjał, ten outlook, że ta technologia ma potencjał nie tylko i wyłącznie w mobilnej części, ale również w tej części webowej. Te obawy, o których mówiłem, trochę też tutaj wspominał o nich, tak? Czyli że zaczęliśmy analizować ryzyka dotyczące tego, czy ten rynek flutterowy, czy ta technologia nie jest jeszcze zbyt młoda, bo de facto robiliśmy poważną aplikację mobilną dla klientów, którzy operują na swoich finansach. To nie była gra, to była poważna aplikacja mobilna. Musieliśmy rzeczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, czy technologia jest na tyle dojrzała, żeby to zrobić. O Google już mówiłem, też było dużo zapytania. GWT to jest ta technologia, która została porzucona. Czy aplikacje we Flutterze są bezpieczne, więc żeśmy rzeczywiście robili mnóstwo researchu, też robiliśmy badania, które nam potwierdziły, że tak to jest. O wydajności silnika też mówiłem. Trochę nie wiedzieliśmy, jak się zachowa Flutter w kontekście dostępu do warstw natywnych telefonów. No, doskonale wiecie, w jaki sposób to się odbywa, z jakimiś bridge'ami. Ja nie będę w to wnikał, ale mieliśmy jakby znak zapytania. Część znawców technologii mobilnej, którzy dosyć mocno byli osadzeni w tej części natywnej, mówili, to na pewno tak nie działa fajnie. To na pewno nie jest tak, że łatwo dostać się do Bluetootha czy do jakichś innych rzeczy. Na pewno tam jest jakaś trudność i na pewno to nie będzie działało. Trochę musieliśmy tego słuchać, trochę musieliśmy myśleć trochę w kontrze, żeby podejmować odważne decyzje.
No i rynek deweloperów wciąż był mały, obserwowaliśmy, kogo możemy pozyskać na rynku. Wydaje nam się, że dotarliśmy chyba do wszystkich firm w Polsce, które oferują flutterowców i na rynku wrocławskim i warszawskim. I mieliśmy świadomość tego, że ten rynek nie jest taki bogaty jak na przykład rynek deweloperów Reacta. Tak, i tu można powiedzieć, to jest ważny punkt, jeżeli ktoś na sali wspiera, że tak powiem, żeby tą technologię sprzedawać do projektów, to konsultanci nie są gotowi, żeby sprzedawać Fluttera. Więc my de facto sami wewnętrznym teamem i trochę biorąc risk na siebie, po prostu zarekomendowaliśmy pójście we Fluttera. I to była naprawdę, nawet staliśmy naprzeciwko konsultanta, który tak. wspierał nas dużego z wielkiej trójki i ten konsultant nie rekomendował, żeby pójść we Fluttera. My się zaangażowaliśmy z wewnętrznym teamem, żeby zrobić ten cały research, analizę i po prostu no, podjęliśmy to ryzyko. Ja myślę, że Kasia, po naszym projekcie oni zmienili zdanie. No tak, nie mieli innego Natomiast wyjścia. Natomiast pamiętajcie, że duże firmy konsultingowe cały czas jeszcze chyba nie mają przekonania co do tego Fluttera. Takie przynajmniej mieliśmy wtedy przekonanie. Teraz pewnie po naszym projekcie my myślę, że jesteśmy game changerami na tym rynku konsultingu, że nasz projekt pokazał, że rzeczywiście się da. Kryteria walidacji, no to dojrzałość produktu. Staraliśmy się zbadać, jak ta dojrzałość, która aktualnie wtedy była dostępna, odpowiada naszym potrzebom. Wizja przyszłości, czyli wiedzieliśmy, że rzeczywiście rosnące zainteresowanie tą technologią, obserwowaliśmy też community, widzieliśmy potencjał tego, co rzeczywiście Google i Community jest w stanie dostarczyć, więc to przekonało nas do tego, żeby rzeczywiście uwierzyć w tą technologię. Ta wizja rzeczywiście nam się jawiła dosyć prosto. Możliwości UI-a, UX-a to tutaj dużo żeśmy odkryli za pomocą POC, ale też i również różnych prezentacji, czy też wideo dzisiaj. Marcin Szałek jest, tak, to od niego się wszystko zaczęło, prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o moją drogę z Flutterem, widziałem jego prezentację dotyczącą pokazania, jakie możliwości graficzne daje UX-owe, UI-owe, daje Flutter i rzeczywiście to później się sprawdziło w tych częściach. Tak, designerski team jest bardzo zadowolony ze swojego produktu, nie tylko na Figmie w postaci mock-upów, ale w prawdziwej aplikacji. Tak, badaliśmy dostępność zasobów, badaliśmy bezpieczeństwo, o czym mówiłem i na samym końcu, pomimo właśnie różnych rekomendacji nie do końca wspierających tego Fluttera, wybraliśmy najlepszą technologię dla naszego case'u. Jestem o tym przekonany. Jest to oczywiście Flutter i jak widzicie już mój entuzjazm, więc mogę teraz powiedzieć, że tak, jesteśmy zadowoleni z tej decyzji. Mm-hmm. Tak, z tej trudnej tak. decyzji, bo ona była uwarunkowana wieloma ryzykami i o tych ryzykach wam właśnie mówimy, ale pomimo tego postanowiliśmy zaryzykować, oczywiście biorąc pod uwagę dobrą analizę tego ryzyka i wybraliśmy tą technologię. Tak, to nie mówimy też o tych elementach dotyczących kosztów wytwórczego, ale tak naprawdę jakbyście budowali business case, to naprawdę można znaleźć wiele elementów, które pokaże, że to będzie też tańsze rozwiązanie. Tak. Oczywiście sami tego nie zrobiliśmy. Musieliśmy zaprosić do współpracy wielu partnerów. Mieliśmy grupę, my jako Credit Agricole zapewnialiśmy chapter lead, czyli ten framework skład, czyli zapewnialiśmy jakby podstawy organizacyjne i też architektoniczne. Zaprosiliśmy do współpracy LeanCode, który wydawał się nam w tej chwili, wtedy i teraz też jakby z największym potencjałem flutterowym, ale bez doświadczenia w pracy z nami i też z dużą organizacją finansową. Mieliśmy dwóch partnerów, którzy z nami od wielu lat pracowali, to jest Divinity i Savantgarde. Divinity jest również firmą, która dostarcza aplikacje flutterowe. Savantgarde jest firmą, która z nami od wielu, wielu lat właśnie dostarcza rozwiązania do bankowości elektronicznej i również tej poprzedniej mobilnej, więc jakby te cztery teamy dzięki współpracy, zaufaniu, wierze w sukces, to jakby tworzyło się i narastało wraz z projektem, jak i sympatią, które się nawiązały pomiędzy ludźmi, otwartości, wsparciu i profesjonalizmu poszczególnych osób na różnych platformach, i mobilnej, i tej backendowej, doprowadziły do tego, że rzeczywiście osiągnęliśmy sukces. Tak więc ta wiara w ten sukces rzeczywiście nas niosła i powodowała, że za chwileczkę zapomnieliśmy, kto jest z której firmy i pracowaliśmy wspólnie nad osiągnięciem tego celu. Jak projekt był zorganizowany? To był projekt agile'owy, jak już Kasia wspomniała. W tym projekcie brało ponad 200 osób,
jeżeli mówimy o tym, że to jest tribe, czyli coś, co wywodzi się z koncepcji Spotify'owej, tak, byliśmy wioską, która ma ponad 200 osób, z tego koło 100 osób to było ludzie z IT, a zespół flutterowy to było ponad 20, pewnie miejscowo nawet 25 osób pracowało w tym projekcie. Mieliśmy też około 20 paru deweloperów backendowych, więc to był takie jakby troszeczkę informacji na temat liczb. Gdzieś benchmarkowo słyszeliśmy o tym, że 150 to już jest duży tribe, więc mieliśmy 200 osób ogarniętych w ramach tak zwanych składów. Pod spodem widzicie, że mieliśmy 12 składów biznesowych, które dostarczały różne funkcjonalności, częściowo widzieliście je na tej prezentacji. Mieliśmy 4 dedykowane składy. Skład numer 1 to był skład odpowiedzialny za design. Właśnie w tym składzie była jakby główna koncepcja, design system. I o tym składzie, czy też o tym design systemie będzie wam opowiadał Albert w prezentacji, którą rzeczywiście została zapowiedziana, więc ja nie będę opowiadał w szczegółach, zostawiam to Albertowi. Mieliśmy 2 składy techniczne, 12 i 13. To jest ważne, żeby powiedzieć, 12 to był taki skład platformowy, który zapewniał tak naprawdę ciągłość, dostępność do środowisk. Taki trochę niezwiązany z samym Flutterem, ale to była taka maszynownia. Skład 13 niezwykle istotny. To on ustawił jakby pracę flutterową, ustawił framework, podział odpowiedzialności, to był ten Flutter at scale, chyba na taką skalę niespotykaną na rynku polskim. I o tym, jak Flutter at scale i framework team funkcjonował, opowie wam Mateusz i Kuba też w zapowiedzianej prezentacji. Mieliśmy skład jeszcze 16, on jest tutaj wydzielony, to jest skład, który był składem biznesowym. Ten skład panował nad tym, żeby rzeczywiście ten rollout biznesowy aplikacji wyszedł nam dobrze. To znaczy można zrobić dobrze produkt technologicznie, ale można go spalić w ogóle rolloutem, więc mieliśmy też osobny zespół, który zajmował się rolloutem. Mieliśmy 3-miesięczny okres tak zwanego family and friends, bo aplikacja na produkcji była już w lutym, a 3-miesięczny okres mieliśmy takiej stabilizacji, dokładania nowych funkcjonalności, więc jakby ten MVP 01, bym powiedział, jeszcze było szybsze niż to, co żeśmy osiągnęli w założeniach. No i trzeba jeszcze dodać, że zaczynaliśmy pracę, słuchajcie, w COVID-zie prawie fully remote, nie? Więc ogarnąć 200 osób, tyle składów i cały support ze strony banku dla tribu i jeszcze rozstrzygać zależności z integracjami z innych tribów, to naprawdę było wyzwanie. Natomiast przyszedł taki moment, gdzie mogliśmy z powrotem integrować i pracować jednak już nie fully remote, tylko hybrydowo i bardzo chętnie to robiliśmy. Mamy ludzi z całej Polski pracujących u nas na projekcie, także i bardzo chętnie zapraszamy tych ludzi na planning raz w miesiącu minimum na spotkanie do Wrocławia, żeby mogli w ramach składów po prostu się integrować i tworzyć wartość. Ja nie wiem, czy to Flutter, czy coś innego spowodowało to, że my w zasadzie po 3 tygodniach byliśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć pewien development. Miałem wrażenie, że albo technologia, albo ludzie, którzy przyszli do nas do projektu, są na tyle dobrze zorientowani, żeby tak szybko wystartować projekt w takiej skali. Byliśmy rzeczywiście zbudowani tym, więc ja po cichu liczę, że jedno i drugie. Więc to też być może jest ta zaleta Fluttera, który pozwala być może budować wygodne środowiska, ale też i być może doświadczenie innych osób. Razem osiągnęliśmy sukces, bo mieliśmy sporo wartości, w które wierzyliśmy. Tak? Te wartości zintegrowały nasz zespół, ale też po raz pierwszy na taką skalę w banku, żeśmy zastosowali Agile'a, więc myśleliśmy o wartości dla klienta, wiedzieliśmy, że odpowiedzialność rozłożona po poszczególnych składach jest istotna w tym wszystkim. Tak? Pracowaliśmy w ten sposób, że każdy deweloper był osadzony w składzie biznesowym. To nie było tak, że byli deweloperzy jako jedna grupa, do której się zlecało pracę, tylko ci deweloperzy trafili ze swoim flutterowym doświadczeniem do poszczególnych składów biznesowych i tam dzień po dniu wykuwali ten biznesowy delivery. To dlatego dużo żeśmy mówili o tym biznesowym delivery na początku i o tym kontekście, bo on był niezwykle istotny. Flutter developer rozumiejący w ogóle po co był biznes, lepiej funkcjonował. Ta współpraca, transparencja, czyli wszystkie te wartości, które pochodzą z Agile'a, myśmy starali się implementować w pełni i nie mieliśmy chyba innego wyjścia, bo na zaufaniu też musieliśmy dużo polegać, bo byliśmy remotely. Znaczy COVID spowodował, że po prostu byliśmy remotely, to była jedyna możliwa implementacja. To, co było dodatkowym czynnikiem sukcesu, to jest na pewno to, że był projekt innowacyjny,
ze względu na Flutter at Scale, na to, że żeśmy zdecydowali się w takim krótkim czasie przy takim dużym inwestycji zadziałać. O podejściu zwinnym mówiłem, to było coś dla nas nowego, na taką skalę myślę, że dla wielu organizacji. Silna koncentracja na celu i duże wsparcie zarządu. Dla nas mieliśmy poczucie z Kasią, że to było projekt numer jeden. Są, wiecie, jak różne projekty w dużych organizacjach. Jeżeli projekt jest projektem numer jeden, czujecie się wsparcie, jest wsparcie finansowe i wsparcie zarządu, to to jedzie. A jeżeli jest jeszcze dobra technologia, dobra organizacja, kompetentni, odpowiedzialni ludzie, to jedzie to dwa razy szybciej. I tego żeśmy doświadczyli. Chyba to wszystko powodowało, że to po prostu zadziałało, że dostarczyliśmy aplikację from scratch we Flutterze, pomimo tych początkowych kłopotów z procesem decyzyjnym w ciągu 9 miesięcy. Kasia, projekt... Tak, nie mówimy o niczym innym, co może Tomek wcześniej mówił, tu chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę wam na skalę. Prawie 6 tysięcy Mendejów, to był tylko MVP 1, bo teraz to już jest dużo więcej. Mamy ponad 165 funkcjonalności samej apce, to jest prawie 1100 user story, 4000 scenariuszy testowych i ponad 3000 błędów. Tu jeśli chodzi o czyszczenie i fiksowanie błędów, ale też kwestię dotyczącą przygotowania do takiego dużego otwarcia na rynek, to tutaj możemy powiedzieć, że trzeba mieć taki continuous improvement procesów testowych i tak. To było coś dla nas odkrywczego, że nagle się okazywało, że jednak no nie, chyba nie jesteśmy do dnia zero gotowi i jednak tu element testowania i fiksowania błędów był pewnego rodzaju wyzwaniem przed nim. Okazuje się, że we Flutterze jednak można zrobić błędy, tak więc to ostrzegam, że jeżeli ktoś myśli, że we Flutterze wszystko działa od razu seamless, to tak nie jest. Trzeba rzeczywiście wykazać się, a zresztą sami wiecie, tak jakby bez odpowiedniego procesu testowania i planowania. Tak, no i można też powiedzieć, że pracowaliśmy na prędkości i widać było, że te nasze zespoły, tu nie pokazują takiej krzywej dojrzałości i prędkości tych w Mendejach dostarczania ze sprintu na sprint, ale mieliśmy taki sprint, gdzie potrafiliśmy właśnie plus 380% prędkości dostarczyć i tu była duża praca też w tym dev chapterze, tam gdzie, że tak powiem, słuchaliśmy deweloperów, nie? Nie lubimy rutyn, designerzy zmieniają mockupy, no także dużo było pracy i słuchania feedbacku dev chaptera, żeby podnosić efektywność deweloperską, adresując ten feedback od chaptera deweloperskiego i to było coś, co było jednym z kluczowych też elementów. No i słuchajcie, mieliśmy też taką wewnętrzną animację, po prostu jak mówiliśmy, że pracujemy transparentnie według wartości Agile, to mieliśmy też taką animację, w której zespoły mogły typować swoich bohaterów. Dla bohaterów mieliśmy fajne nagrody i na tej sali na pewno siedzi kilka bohaterów od nas z projektu. Brawa dla bohaterów. Tak. Słuchajcie, to był niezwykle ważny moment, tak? Że rzeczywiście myśmy zbudowali wokół Fluttera, wokół tej technologii jakiegoś taki pewnego rodzaju hype, nie? Ale też zbudowaliśmy rzeczywiście zespoły i to jakby jedno, i technologia, i Agile, to wszystko ładnie zagrało. No tak, no i mieliśmy dzień sukcesu i uważamy, że... To radość pełna, naprawdę. Tak, że tak jak w Agile'u wiecie dobrze, że top management może coś zepsuć, to jest akurat przykład na partnerstwo i na zespół ludzi, któremu udało się nie zepsuć w projekcie agile'owym tego projektu i dostarczyć ten produkt w budżecie, czasie i na dziś satysfakcji klientów, także naprawdę jesteśmy dumni. Kluczowe trzy role, technical, prezes jest zadowolony, nasz sponsor, chief product owner jest zadowolony. Chief product owner odpowiedzialny, nasz wewnętrzny klient, który najbardziej musi być zadowolony, także jesteśmy z tego dumni i bardzo zadowoleni. Pokazujemy ten slajd, żeby wam pokazać, że tą radość, jaką żeśmy na samym końcu mieli z osiągnięcia tego celu, była naprawdę taka uczciwa, prawdziwa, nieposkromiona i myślę, że ona dotyczyła wszystkich, nie tylko i wyłącznie tej części zarządczej, ale tak naprawdę myśmy po tym evencie mieli imprezę i naprawdę czuło się rzeczywiście, że to po prostu był fajny projekt. Taki projekt, który rzeczywiście pokazuje, że w korpo, bo bank jest korpo, da się zrobić bardzo fajne projekty. Fajne, które są inspirujące, dają perspektywę właśnie dużego projektu, a z drugiej strony poprzez to, że są fajni ludzie,
fajny projekt, fajnie się to jest to zarządzone. Jest ta odpowiedzialność przekazana w dół. Można czuć się, że w korpo można zrobić fajne projekty jak w startupie. Chciałem wam na to zwrócić uwagę, że właśnie Bank Credit Agricole daje takie możliwości. I myśmy to poczuli. Tak, dlatego jeszcze ciągle pracujemy w Credit Agricole. I last but not least, chciałem wam powiedzieć, że my mamy w celach również nie tylko te funkcjonalności biznesowe, ale też mamy następny cel taki wewnętrzny. Chcielibyśmy już w tej chwili rozpocząć pracę nad budową tych kompetencji wewnętrznie. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą z nami, to zapraszamy. Ja tylko powiem króciutko, dlaczego was zachęcamy, bo mamy aplikację pełną korzyści, która jest aplikacją korzyścią dla ciebie. Co jest ważne, chcemy pozostać liderem na rynku flutterowym, jeżeli chodzi o aplikację mobilną. Będziemy się ścigać z innymi bankami. Słyszałem, że jakiś bank w Rosji ogłosił, że jest większy, większą aplikację. Pierwszy. Nieprawda. Będziemy rzeczywiście cały czas starali się być tą aplikacją numer jeden na rynku bankowym, jeżeli chodzi o technologię. Top 3 aplikacji bankowej to nie jest aplikacja, którą piszecie i ona jest na dole listy, to jest aplikacja, która jest top 3 w ważnym, niezwykle istotnym segmencie. Agile at Scale dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak działa Agile na przykładzie 200 osób, to jest właśnie to miejsce, nie zawsze taka jest możliwość. I mamy nowe funkcjonalności w drodze, nie tylko takie podstawowe, bankowe, ale mamy sporo takich value added services. Tak, no i nie tylko w CA24 Mobile, bo piszemy też teraz doradca CA, aplikację taką frontendową dla doradców w placówkach bankowych i też zdecydowaliśmy, że Flutter będzie tą tak, platformą. W Bank Credit Agricole to fantastyczna atmosfera. Wiele ludzi, którzy odchodzi od nas z firmy, ja powiem w ten sposób, często mówi, wracam myślami do tego, że tutaj są fantastyczni ludzie. Odchodzą z jakichś innych powodów, ale rzeczywiście często wracają dlatego, że są fantastyczni ludzie. Ciekawe projekty, Agile Scale, mówiłem, ścieżki kariery, mówimy o tym, że jest potencjał na to, żeby zająć się nie do końca być może bankowością elektroniczną, ale jakimiś innymi tematami. Standardowe benefity wynikające z tego, że jesteśmy firmą dbającą o pracowników. Zapewniamy też pracę hybrydową, czy też pracę zdalną, więc jesteśmy gotowi również na ten model. Tak, mamy fajne biuro, tak, ale pracujemy hybrydowo. Tak, więc jest i jedno i drugie. Mamy biznes odpowiedzialny społecznie. My jako bank dosyć mocno jesteśmy uwrażliwieni na tą część social i human. Bierzemy udział w takich akcjach, które rzeczywiście promują tą odpowiedzialność biznesową, tak, mamy mniej plastiku, środowisko, sprzątamy rzeki, więc jesteśmy dosyć mocno obecni również w takich aspektach. Jeżeli to jest dla was ważne, to warto rzeczywiście się tym zainteresować. No i last but not least, Dawid Podsiadło, inspirujący ambasador, o którego żeśmy zaczęli. Wydaje mi się, że to jest naprawdę rzeczywiście postać, która dobrze jakby rezonuje z tym, co bank robi i rezonuje tak, z tym. Dla milenialsów i dla mentalnych milenialsów również, także załapiemy się i my, i młodsi również. Dziękujemy za prezentację. Thank you for being with us. Thank you that we could share also the business perspective and also the technical one. The most important thing we discussed with Łukasz is just not to present in details about the Flutter, but telling you something about the experience that we had during the process of selection of the technology and what we believe and what we gain from that technology. And you can see the smile on my face and Kasia's face that we are pretty happy, successful. Łukasz, what did you understand from the presentation? Right. Oh. I see that your faces are indeed indicating that you're happy with that, with the results achieved. That's great. And right, so I think like the biggest learning is that because we are here like focusing on the technology, right, on the Flutter, how great it is, etc. And what you did is what actually like you are not implementing Flutter for the sake of implementing Flutter and for the sake of being innovative, but you have a very ambitious goals, right? You want to be like, you want Credit Agricole mobile banking application to be in the top three in a very competitive market. So what role is application playing in your business strategy from that perspective? Uh-huh.
Yes, we think that it will be more than 80% of the transaction and daily activity customer will receive and will provide by the mobile application. And for sure, that's why the seamless, then usability, then special, full of benefits, it is something what will be as a trigger to acquire new customer to us. That we are thinking that it's a crucial element and component, not only for the customer which are existing in portfolio, but we will have the new open window for the new acquisition. Okay, and beautiful design. I don't know if you see our dark mode. Probably we are the... I'm the biggest fan of the dark mode in okay. your app. In my own version only with the dark mode. This is probably the second... I don't know, but probably only one of the other bank is delivering the dark mode. I don't know what application you're using. Probably most of you are using Credit Agricole. Not maybe from today, but you will see that there is no such a mode, dark mode. We delivered beautiful. I'm really proud of it. And I don't know... maybe Albert also will tell you something about it, but we are very proud of this dark mode, which is beautiful. Yes, indeed. You'll have a chance on the big screen to click through the app. So during the break, feel invited. And that will also be an opportunity because you can say that the dark mode is just, you know, some fancy feature. But since there are more and more clients in the market, customers that are mobile only, those fancy features indeed play the role, right, in customer crucial. Acquisition. Crucial right? one. Yes, because banking is very... how to say, mature market, you cannot compete of the pricing of the number of products or type of the products because everybody have the same. That means that you need to diversify and to have something what will be more interesting and this design, these features can be something can attract a new customer to us. Right, and we all know that the Flutter is that, like, there's a very big promise in Flutter, that Flutter provides an ability to create beautiful design, beautiful screens. But this is like one advantage of the Flutter. However, I guess it was not so obvious for you in the very beginning to go for Flutter, right? No. More than 1 year ago. How this decision was okay, taken? Okay, so it was a tough decision. We already discussed it in Poland, but I'll tell you that we have several reasons just to double check whether the Flutter is responding and is whether the risk that we already seen we can mitigate. And one of the most important thing for us just to prove was the proof of concept that we did with the three separate companies, and we believed that it will work, and it indeed it worked, because during the weekend we got the running application mode. So, and it was indeed a weekend. Yes, yes, Łukasz, remember? But we also we will double check. We check not only with LeanCode, we check with the other Flutter developers. And this was the proof that we had fantastic technology responding for our needs. The smoothness of the application, responsiveness, this was something that we proved because we were told that to some extent the native application is better because it's the difference. One thing I would like to mention in that point, we during the time that we made the decision, there was a big problem, let's say, issue with this shaders. I don't know if you remember, probably yes. We had a big issue with the shaders during the decision we made. We know that the shader issue is not solved, but we believe that during the time, the community, that something will happen that will fix the situation. And yes, it is fixed. Now we have the other issue. You know what is the other issue that everybody is claiming and is not fixed? It is this is Flutter thing, hot stroboscope. Do you know what is stroboscope? This is the application that is... Agnieszka can share what is the stroboscope. So this is something which is open, and we know that this is the bug in Flutter. To some extent, it touches the customers, but we are living with that, and we believe that in the future we will get the community to get it done. Yes. So these are the elements that we faced,
But in spite of that, we made the decision that yes, we are able, we are ready to take this risk and mitigate this risk. But I think that in this analysis, we do not identify all the strengths on the Flutter. I think that now we are more stronger thinking that the list of the strengths of the Flutter for this type of the project is more longer than on the starting point. But we see also some risk more. Yes, but for sure. We are just managing this. All advantages, disadvantages. It's more for us just to understand. We know more than a year before. Definitely, and we'll see those learnings in a moment. Right. So perhaps the only last question, just to get rid of any ambiguity here. So if you have a chance to use the time capsule and go back a year ago when you're making the decision about the Flutter, would you say yes to Flutter again? Yes. Let me think. No, for me it's obvious. Yes, yes. Yes, obviously. Obviously, we believe that this is one of the most important technical decisions recently that we did in banking. We have the strategy which is called Accelerate. We need to find the business and technical acceleration method in order to overpass and to reach this top three application. And we could choose, I would say, standard native application, doubling the effort and so forth, so forth. But we made the decision that there is something that that will speed up, accelerate our business. And this Flutter was the answer for that need. Yes, I think that it is more important that we are still in this capsule, and when we had this decision in front of us, that was okay if we can do the jump to the future, and the Flutter give us this possibility. Yes, because we are still small bank. This kind of the big investment is not every year possible for us. That means that we need to find the technology which will give us the booster for the future. And I think that the Flutter gives us but this. But without booster. Growing community, without commitment of your development, our strategy will not be delivered so fast. So we believe that the Flutter world will grow and you will reach... Yes, and we have the examples so that the some of developers, not Flutters, was growing with their competence in our project, and now they are starting the Flutter development too. That means that for sure it is interesting for the different type of the development. Right, and for the community, so as we're here. Right, so perhaps let's open the stage to the questions from the audience if you want to ask something else about the business perspective, the decision-making process. Any volunteers here in the audience? Thank you. You mentioned about that you are creating a new app for some internal usage. And are you doing this in the Flutter for web or Flutter for mobile? Currently, Flutter for mobile. We are thinking about how to implement safely, step by step, because we know what are the limitations of the Flutter for the web. We know what are the differences, that this is not the user experience as is on the standard web. So we did not make the decision. We are just trying to find, it's a good business case to start with something which is small. And then when we make the proof, then we will grow up. So still ahead of us decision. I'm personally fan of it, but we are just currently, in terms of the business, we are just focusing on the mobile right now. Yes, that's why, for example, we are not going with the development of our existing e-bank, because we are thinking that it's better to wait for this technology decision and maybe have some proof of concept before we will go for the redevelopment of our e-bank. Okay. And are you reusing some modules code from this app for retail customers in this new app, or you are writing from the scratch in Flutter? We did it completely from scratch. There was some, I would say, SDKs, already native codes that we need to incorporate into the banking application, especially that they were connected with some, I would say, value-added services.
especially when we are talking about the first process when you just onboard the customer, so you open the new account, there is a specific dedicated services that we had to integrate into the which is native one. But the rest is purely Flutter, and we start from the scratch, both from the design perspective and from the development. Okay, but I'm asking about this second app. So when you are starting this second app, are you reusing some code or? In terms of the backend, yes. In terms of backend, yes. But in terms of the frontend, no. We had we didn't get any because it was a native code, and in fact we didn't use this native application. But I'm asking about those app for advisors. Not for retail. So you have the app for retail customers done in Flutter, and you are starting a new project in Flutter for advisors. Are you reusing something or not? Or no. For the moment, no. Okay. So thank you. Right. Anybody else? Did you looking for comments on the App Store and Play Store? Yes, this is something which is very important for us, and we observed that once we deployed the new application, this was, I would say, every half an hour we just checked what is the comment and what is the how many stars we have. We are taking seriously what is in comments. We really appreciate these comments, and we from these comments we thought that there are two at least features that we just put on the list on the backlog somewhere in the bottom. Right now we are just improving it on that. One thing I would like to tell you about the new application, but probably you know, but maybe some of them did not experience it. Once you have the new application and you will make something which is a small mistake during the night, you will be punished immediately. So this is our impression. When you have score in the yes, and then immediately the numbers, the scores went down. You need to be very careful at the very beginning once you deploy the application, and you really fight for the number of stars, which is giving you the deploy. Yes, but the situation with the score now is not stable because we are still transforming customers. Yes, we have 38,000 na dziś. I think that we have the active user, yes, but more than 1 million logging after 1 month. And for sure we are motivated customer to give us the marks. For sure we have our internal customer which are giving us the marks. That's why this is not the real one yet. We think that we have in front of us the migration of the existing active portfolio, and after this we will see yes what is the feedback. But for sure, having in this business ambition to be top CRI, we are contacting every customer with the negative opinion very carefully. Mm-hmm. Perhaps the last question, and there will be an opportunity to have more questions during the networking part. Thanks for the presentation, very insightful. Thanks, guys, for sharing all of the knowledge you've gathered. I got two questions. So first question is, have you managed to see the change in the conversions to share of sales of financial products within the user base that is using the new app? So what I'm wondering is whether the sale of the loans or the other financial products increase not yet in the new app? I can answer, okay. Not yet, because you have a 1 month, not full portfolio transformed, that what you can compare. For today, nothing. Okay. For sure we will do it when we will have transformation for the whole existing portfolio, and we will compare the results for the new acquisition and for the new customers. That this exercise to check if it's our business case is can be delivered for this project is still in front of us. That we think that we will do it next year, because still we have the big implementation of the MVP 2 in front of us. That's why we not check the business results and compare them yet. Okay. And the second question would be the MVP 2.
What are the features you guys are going to implement? I'm wondering whether you've already thought about, for example, doing the buy now, pay later in-house, just like PKO Bank Polski recently released the information that they're doing their in-house buy now, pay later feature, and whether you're doing like subscription management and stuff. I'm wondering what are the features for the MVP too in line. Mm-hmm. Would be awesome to hear about. Two key elements will be Google search, because we still not have the search. Global search. This is the idea of Google search. So we would like to make the customer just to, I'm just making some information. Just to type it, and then you have the all the search all around the application, including not only transactions, but all the features. Like in Google, you will see everything. So this is the I would say, next steps in terms of delivering the better user experience. So this is one of the elements that we believe still something that is to be done, in fact, and in terms of functionality. And we will have the PFM. We are cooperating with the company Krif, maybe known on the Polish market. That is the Strands from the Hispania, tak? Hispania. That we will have the PFM delivered, and that will be new component in the navigation. But all the features that you already mentioned, yes, we we have on the backlog, yes. Yes, but the new processes for the selling of the products we plan to deliver next year, because we are waiting for the delivery of the backend system, which is now changing in the bank. That's why it was not possible to design and deliver new process if the backend will be changed. Yes, that's why we are more concentrating still of the basic functionality with this search and PFM, but not with the new processes for selling products. And of course, in the future, something which is non-banking transactions, non-banking operations, non-banking products, but very present in current business. I mean the parking, the motorways, and so on. So this highways. Yes. So this is something which we believe is expected by the customers. Once we would like to be on top three, everything which is on that level should be delivered. Yes, and in the process of opening current account, because now in the new mobile app we have the process of opening current account, because at the past we have two apps separate. We will have the upgrade to use the e-dowód for the identification. So in order to speed up the process, make it more friendly. Łukasz is coming, so. Right, yes. Okay. So I'm keeping an eye on the time and time boxing. So I think like we will need to move all our questions to the networking part or during the break, which we'll have after the next talk. So thank you very much for this presentation. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thank you.